Już niedługo rozdanie kolejnych Oscarów. W związku z tym zebraliśmy dla Was kilka naprawdę zaskakujących ciekawostek o tych nagrodach. Dowiecie się dziś m.in. z czego zbudowana jest statuetka, jaka jest jej wartość oraz czy można dostać Oscara za wypowiedzenie w filmie tylko jednego słowa. Jeszcze jedna rzecz, nim przejdziemy do meritum. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Każde kliknięcie daje nam motywację do dalszej pracy, a Wy będziecie mieć informacje o nowych, świeżutkich ciekawostkach. Tak, subskrybujcie nasz kanał, a teraz wróćmy do tematu. Pierwsza ceremonia rozdania Oscarów odbyła się w 1929 roku i trwała zaledwie 15 minut. Oscar to statuetka przedstawiająca rycerza z mieczem stojącego na rolce filmu. Rolka ma symbolizować aktorów, scenarzystów, reżyserów, producentów i techników. Statuetka zbudowana jest ze stopu Britannium. Jakkolwiek brzmi to podobnie do komiksowego Vibranium, z którego tarczę miał Kapitan Ameryka, to w rzeczywistości jest to stop metalu składającego się głównie z cyny. Jest jednak powleczony z zewnątrz cienką warstwą złota. Nie wiadomo, ile dokładnie kosztuje wykonanie jednej statuetki, jednak ich wartość szacowana jest na około 2000 zł. To niby niewiele, ale po rozdaniu nagród ich wartość znacznie rośnie. Przykładowo, Oscar za Casablancę został sprzedany na aukcji za ponad 3 miliony dolarów. Ciekawostką jest to, że w trakcie II wojny światowej był rok, w którym Oscary, ze względu na brak metalu w Stanach Zjednoczonych, były zrobione z plastiku pomalowanego złotą farbą. Po wojnie jednak można było wymienić takiego plastikowego rycerza na zrobionego z prawdziwego metalu. Najdłuższym filmem, który dostał Oscara, było Przeminęło z wiatrem. Film ten, choć naprawdę ciekawy i zrobiony z rozmachem jak na swoje czasy, trwa prawie 4 godziny i obecnie trudno byłoby przejść przez niego bez żadnej przerwy w oglądaniu. Najwięcej Oscarów zdobył Walt Disney, bo aż 26 statuetek. Posiadał także na swoim koncie najwięcej nominacji, aż 59. Czyni to z niego nie tylko największego wygranego, ale także największego przegranego. Oznacza, że przegrał 33 razy. Ciekawą zdobywczynią Oscara była też Patty Duke, która zdobyła statuetkę za film, w którym grała drugoplanową rolę. W całym filmie wypowiedziała tylko jedno słowo – woda. Patty, choć niewiele mówiła, nie była jednak aktorką, która dostała Oscara za najkrótszą rolę. Taką statuetkę otrzymała Judi Dench za drugoplanową rolę w Zakochanym Szekspirze. W całym filmie grała ona tylko przez 6 minut. Który film zdobył najwięcej Oscarów? Istnieje aż 3 filmy, które zdobyły rekordową liczbę 11 Oscarów. Pierwszym z nich był zrobiony z rozmachem Ben-Hur z 1959 roku. Kolejne dwa to Titanic i Władca Pierścieni Powrót Króla. Z tych trzech wymienionych filmów Titanic dzierży jeszcze jeden rekord, najwięcej, bo aż 14 nominacji. Na koniec akcent polski. 10 filmów naszych rodzimych reżyserów było nominowanych do Oscara. Jednak statuetkę zdobył tylko jeden z nich w 2015 roku. Był to film Ida. Z filmów nieangielskojęzycznych najczęściej Oscary wygrywają filmy włoskie. Kraj ten zdobył już 14 statuetek. To już wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać na temat nagród Akademii Filmowej. Mamy nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Do następnego odcinka zatem.